No dzień dobry, pewnie niewielka część z Was kojarzy, że jednym z pierwszych filmów na tym kanale prawie 3 lata temu był wielki test Pringlesów, gdzie spróbowaliśmy 28 różnych smaków. A dziś wracamy do przetestowania kolejnych 16 smaków, których nie było wtedy, no, nie były dostępne. Ale wręcz z dziennikarskiego obowiązku. Ja nie chcę, ale ja muszę przetestować również te smaki, żeby dopełnić ten test. Na tym polega odpowiedzialność. Dobra, uwaga, pierwsze, pizza! Ale uwaga, to jest pizza flavor ze Stanów Zjednoczonych. To nie jest europejska wersja. Jackson coś tam. Jackson, Tennessee. Jackson, Tennessee. No sprawdźmy. Jest to taki wyczuwalny smak na początku takiego oregano. Właśnie chciałam to powiedzieć, że to smakuje jak bardziej jak sos pomidorowy z oregano niż jak pizza. Na końcu wjeżdża ser. Zobacz, końcowa nuta to jest ser. Teraz się nie liczy, bo już mi to wmówiłaś. One są takie dosyć średnie. Zgadzam się. Na razie to ustawimy tutaj, a potem będziemy po kolei ustawiać i przestawiać te smaki, tworząc tier listę. Smak numer 2. O! Enchilada adobada. Meksykańskie jakieś. Adobada? No dobrze to przeczytałem. No dobra, meksykańskie Pringlesy. Tak podejrzewam. Tu jest sambor, czyli szynka. Pamiętasz sambora? Tak. Doktora sambora? Doktora sambora? 3, 2, 1. Dziwne. Kwaśno ostre? Jedyny smak jaki jest to trochę takiego smaku kwaśnego limonki. Ale to jest naprawdę taki smak chipsa, który przeleżał już miesiąc czasu, a nie jest świeży. Bardzo słabo. Gorsze od tych z pizzy. Ja już to tu ustawię. Ale dlaczego te najgorsze są zawsze z mojej strony? Przelosujemy dalej. Uwaga. Chili lemon crab. Te azjatyckie zawsze były super. No ale chili lemon crab? Szukali jak zwykle mało tutaj jest tego. Różnią w ogóle wielkością co do tych amerykańskich? W ogóle porównaj. Oczywiście, że się różnią wielkością. Amerykański Pringles jest Pringlesem normalnym wielkościowo, a azjatycki jest oczywiście dużo mniejszy, to już wiemy. O wiele lepsze na pewno od tych. Są trochę lepsze, aczkolwiek znowu, miało być ostro, nie jest ostro. Jest ostro, jak dla normalnej osoby. Normalni ludzie czują, że ostre, okej? Okay? Na cienkim bardzo ostry. Głównie ja tu czuję tak naprawdę tą cytrynę. Tak, ale tam z tyłu jest takie troszkę taki mięskowaty. Jest trochę taki mięskowaty, taki grillowy. Na pewno są lepsze od tych. Tak ogólnie ja nie jestem fanem tych limonkowo-cytrusowych smaków w chipsach. Dałbym temu tak z 5 na 10. Dla mnie są lepsze niż 5 na 10. Ja bym to całe zjadła. No, na razie... Ja bym to dała gdzieś tu. Wyląduję tu na razie, żeby nas nie zasłaniało. O! Buffalo Ranch! Również Jackson, Tennessee. Pachnie silikonem. Ojej, strasznie octowe. Bardziej taki majonez taki octowy, taki octowy majonez. Taki, to są chipsy o smaku kieleckiego. A co to miało w ogóle być? Buffalo Ranch. Kojarzę te wcześniejsze amerykańskie ranchowe Pringlesy i one były bardzo dobre. Te są słabe. Nie, fuj, zamykamy. Mimo wszystko są lepsze od tego. Także tu ustawimy może na razie? Dobrze. Crème sure. Jakieś chyba francuskie. Ale dobre. Fajne są. Sztos. Czuć ten cheddar, czuć tą śmietankę w tle. Ale one mocno. Są idealnie wyważone. Także kurczę, fajne są. Wciąga. No, bardzo są wciąga. Wciągające. Patrz, no chytam strasznie. Po następnego. No. Bardzo dobre chipsy. I co, wchodzą chyba na pierwsze miejsce w tym momencie, o, nie? O tak. A teraz lecimy do Afryki i mamy tutaj smak peri peri, który ja myślę, że chodzi tutaj o piri piri. South African style. To chyba nie chodzi o piri piri, tylko jakieś inne peri peri. Bo tak, bo to w ogóle nie jest ostre. Takie jakby coś mięsko z grilla. To są takie wędzone warzywa. Mhm. Dobre i wciągające. Bardzo wciągające. Dobra już. Gdzie je ustawimy? Kurczę, chyba przebiły tam te cheddarowe. Chyba tak. Są ciekawe, są troszeczkę inne. Też chyba bym je dał na pierwsze miejsce w tym momencie. Pierwsze albo drugie? Pierwsze. 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 No dobrze. Peri peri leci na pierwsze miejsce. I lecimy dalej.
Prawn cocktail. Krewetki. Moje ulubione. Szczerze? One turbo smakują jak keczupowe po prostu. Niby krewetkowy koktajl w ogóle nie smakuje krewetką. Oni się w fabryce pomylili, przecież są keczupowe pringlesy. Jeśli byście chcieli spróbować keczupowych pringlesów, a nie macie w okolicy do kupienia keczupowych pringlesów, bo one są akurat we Włoszech takie bardziej dostępne, to możecie sobie kupić to. Ale to nie jest w ogóle godne polecenia. To jest jakaś taka kwaśność i słodkość naraz, mega intensywna. I to tak atakuje cię bardzo. To jest wciąż lepsze od Sabora, ale gorsze od Buffalo Rancha. I dałbym to chyba tutaj. Mhm. Uwaga, wylosowałem seaweed. No, widzę, że tutaj... Pyszności! Tematycznie wjeżdżam jeden po drugim. Może skoro są azjatyckie, to nie będą takie złe. A to nie jest wasabi tutaj też? No jakby? Trochę jakby. No zobaczymy, może będzie trochę wasabi, to będą lepsze? Powiem ci, że nie czuć ryby w zapachu. Zdecydowanie jest wasabi. Mhm, ej, to jest pyszne. One nie powinny się nazywać, że seaweed, tylko oczywiście, że wasabi. Tak, no. Znaczy tu gdzieś tam ten seaweed może być w tle, ale głównie czuć wasabi. Mhm. I to wasabi jest bardzo dobre. No te azjatyckie naprawdę, no nigdy nie zawodzą. Ale jak się weźmie więcej, to rybkom zalatuje. Zalatuje trochę łajbą, ale moim zdaniem to w tym momencie jest miejsce trzecie. Mhm. Podium jest, zobaczymy czy się utrzyma, bo już teraz wjeżdża nam Fusion Chutney, czyli dalej wylosowałem kuchnię chyba, nie wiem. To jest cynamon? Malezja. Malezyjskie, czyli dalej pozostajemy w Azji? Dobrze. Ciekawy jestem, tu widać cynamon. Lubię takie smaki. To smakuje totalnie jak przyprawa do gyrosa. Nie. Tak. Nie. Tak. Ale ja to mogę porównać z innymi chipsami. Smak bardzo zbliżony. Nie wiem, czy jadłaś kiedyś, bodajże to są pringlesy czakalaka. Dużo słodyczy, czuć cynamon, bardzo fajne. Ale gdzie to teraz umieścić? Czy lepsze od pizzy? Tak. 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 Czy lepsze od wasabi? Nie. Nie. Otóż nie. Ej, czekaj, bo to jest nierówno. To... O! Tego jestem mega ciekawy. Minecraft Suspicious Stew. 3, 2, 1, jemy. Nie wiem, czym to smakuje. Ja też nie wiem, czym to smakuje. Próbuję znaleźć smak do porównania w mózgu. Sięgam naprawdę daleko. Mam gdzieś taką przyprawę, która gdzieś tam... Jakieś zioło. Co to za zioło? Jakieś zioła, no. Ale nie jest to dobre. Ja myślę, że oni faktycznie powrzucali jakieś rzeczy i sami nie wiedzieli, jak to nazwać, więc nazwali to Suspicious Stew. Ale moim zdaniem nie jest to smaczne. Nie, taki nieokreślony smak. Nie powtórzyłbym tego i jedyne, co się zastanawiam, to to, czy dasz to na ostatnie miejsce, czy na przedostatnie miejsce. To ja bym dała na ostatnie. Ostatnie miejsce. Nie, no to jest porażka. Scorching Hot Cheddar. Mnie się Micha już cieszy, bo ja lubię te skorczyny. One są faktycznie smaczne zazwyczaj. A tu mamy cheddarowe. Jakie czerwone! Co mu się tu świeci? Ej, serio, jemu się coś tu świeci. A nie, on ma dziurki. Ojej! Oh fuck! Czuć ostre, bardzo. Bardzo ostre. Bardzo, bardzo ostre dla normalnych ludzi. To jest faktycznie pikantne. I jest ten cheddar w tle. Smak tego cheddara jest fajny. No ja bym to położył bardzo wysoko, ponieważ chętnie bym do nich wrócił generalnie. Uważam, że te są lepsze od oryginalnych Hot and Spicy. One są pyszne, nawet dla mnie są pyszne, tylko ja mam zawsze problem z takimi chipsami, bo mimo, że są pyszne, to ich jedzenie boli. Nie wiem, gdzie je tutaj postawić, bo te ostre to jest trochę inna kategoria mimo wszystko. Możliwe, że ja bym je w tym momencie dał na pierwsze miejsce osobiście. No, ale ich jedzenie boli. No to dobrze, to gdzie byś ty je dała? Na trzecie. Na trzecie miejsce byś je dała? Na trzecie. No to dobrze, to damy je na trzecie miejsce, ale znacie nasze zdanie, moje chyba dałbym, chociaż no nie wiem, no. Ciężko się to gdzieś tam ocenia, naprawdę już teraz ciężko. Na pewno to są chipsy, do których bym wrócił. Super Hot Spicy Strips. Ale spoko, bo to jest azjatyckie. Ale ja już pójdę po wodę. Bo to jest azjatyckie, to... Nie. Czemu one są otwarte? O, szukali. Ej, zaraz.
Dlaczego one są otwarte? Co? Dlaczego to jest otwarte, się pytam? Jakiś czas temu miałem zły dzień. Co proszę? Miałeś czekać, aż będziemy nagrywać. Ale miałem zły dzień. Nie, nie mogę, nie wytrzymam. Ja wychodzę. To jest niepoważne. Ja nie mogę pracować w takim otoczeniu. Ale miałem zły dzień. Ale zostawił w ogóle jaką resztkę. Cicho, to jest piękne. Chciałem zjeść tylko dwa, naprawdę. No dobra, spróbujmy. O co chodzi? Ty miałeś tak zły dzień, że chciałeś siebie ukarać za coś. Czemu? Bo to boli. Nie, przecież te są dużo mniej ostre niż te. Dobre, fajne, taki ostry kurczak. Nie wiem, nie czuję kurczaka. Ostry kurczak, bardzo fajny. Moim zdaniem absolutnie chipsy do powtórzenia. Ja bym je dał chyba na czwarte miejsce w tej chwili. Czyli trochę za tym cheddarem. Tu. Nie. To jest lepsze. Bardzo fajne. Trochę się tam za bardzo sypło. Nie. Miodowe. Miel epice. A, hot honey. Teraz mamy ostry miód. Ale jak jest samo hot, a nie hiper hot, to one nie są ostre. Dla ciebie. To smakuje trochę jak cornflakesy. To ma mniej smaku niż oryginale. A gdzie to jest hot? Nie wiem. Jakby wziąć tak garść takich cornflakesów po prostu. Tak. To można mlekiem zalać i zjeść. Jak najbardziej. To są Pringlesy śniadaniowe. No, Pringlesy śniadaniowe, dokładnie. Nie wiem, gdzie to dać. Gdzie to dasz? Nie, a one są poza skalą. One są po prostu dziwne. Tak, error. Tak. Error. Kupiłabyś to drugi raz? No nie. No nie, ale one też nie są złe. Lepsze od pizzy? No nie. No nie. Lepsze od kraba? Nie, od kraba są lepsze. Nie. No dobra, to co? Za pizzą. Za pizzą, no. Cornflakesy to tak za pizzę idą po prostu. Desi Masala Tadaka. Też malezyjskie. Nie mam wrażenia, że to jest jakiegoś zepsutego jajka. To jest za duże pomieszanie z poplątaniem. Plus zepsute jajko. I trochę jest jajko. Trochę no. Cynamon. Niedobre to jest. Znowu error wywala w mózgu. Ale nie zjadłabym tego więcej. Curry tu jeszcze czuć. Curry, cynamon. Tak, tak. Nie mam ochoty tego dalej jeść. Nie, też nie. I Los Habaneros. Ja się cieszyłem na te smaki, ale no to już wiemy, gdzie jest sambor. A ja tu niestety również widzę jest... sambor i tu również widzę limon, więc no... Ojoj. Dobra, to sobie mogę podać ręce razem z tym, nie? No. Po prostu. To jest tak samo niedobre. I uwaga, ostatni smak. Super hot spicy crayfish. Rakowe... ostre? No co, no te azjatyckie były dobre zawsze, więc czy zmieni nam się czołówka? Ojej, no rosół. Rosół faktycznie z takim krabem. Znaczy smak jest dobrze odwzorowany. Tylko to nie są moje smaki, bo tutaj czuć tą łajbę mocno. Nie jadłam nigdy raka, ale bym zjadła. To jest dobre. Ale obiektywnie jest to dobrze odwzorowane. Jak ktoś lubi owoce morza, to to jest bardzo pyszne. Jest tutaj takie wolne miejsce. Ale moim zdaniem to wcale nie powinno być w tym miejscu. Ale jest tutaj takie wolne miejsce i może to tu wejdzie. Co? No nie, bo tutaj mamy co? Mamy to fusion chutney, które było bardzo ciekawe. No, to nie jest lepsze od wasabi. O, no to dobrze, że tu jest. Może. Może. No dobra. Tak? Może być. No to dobrze. No to w takim razie tym oto 16 azjatyckim smakiem zakończamy kolejny wielki test Pringlesów. I zwycięzcą odcinka są afrykańskie Pringlesy Peri Peri. Ja się bym tego nie spodziewał. No i cóż, pozostaje nam czekać, aż pojawi się kolejne 15-20 smaków, które wpadną w nasze ręce i wtedy zrobimy kolejny test Pringlesów z dziennikarskiego obowiązku. Tymczasem do zobaczenia. Cześć.